Zapraszamy panią Magdalenę Ziętek-Wielomską. Witamy tutaj serdecznie, prosimy. Wielkie brawa, pani Magdalena Ziętek-Wielomska od lat walczy intelektualnie o prawdę i o konstruktywną rzeczywistość. Szanowni państwo, często od was słyszę narzekania, że jest tak mało. Dlaczego jest tak nas mało? A ja powiem coś zupełnie innego i zacznę od pewnej historii. Ja zawsze od dziecka chciałam wiedzieć, jak jest naprawdę. To jest coś, co mnie najbardziej poruszało. Wiedzieć, jak jest naprawdę. I dziwiłam się ludziom dookoła, że ludzie lubią żyć iluzją. Lubią żyć kłamstwami, lubią żyć bajeczkami i nie interesuje ich, jak to jest naprawdę. I ja już mniej więcej w 2008 roku wiedziałam, jak jest naprawdę. Wiedziałam, że ten system to ściema. Wiedziałam, że to, co jest pokazywane w telewizji, to jest bardzo profesjonalna propaganda, a świat wygląda zupełnie inaczej. I wiecie co? I zaczęłam wtedy o tym mówić i nikt nie chciał słuchać. Byłam sama. Była nas naprawdę garstka. Garstka osób, które już nie chciały żyć tą iluzją. Już wiedziały, że to jest iluzja i tej iluzji podziękowały. Zapłaciliśmy też za to określoną cenę. Ja już nie byłam w stanie funkcjonować w określonym systemie, pisać rzeczy, z którymi się nie zgadzałam, robić kariery za cenę tego, że będę gwałcić swoje własne przekonania. I przyszła pandemia, za którą ja jestem globalistą wdzięczna, bo oni zrobili to za wcześnie. Zrobili to za wcześnie i nagle się okazało, że coraz więcej osób zaczęło rozumieć, że żyli iluzją. I ja mogę powiedzieć, że ja widzę, że jest nas coraz więcej. Ja już nie jestem sama, nie jestem już z tą garstką, z którą byłam jeszcze parę lat temu, tylko jest was coraz więcej. Jak zaczynałam robić swoje filmy na YouTubie, ile osób mówiło, że to się nie uda, to jest za trudne. Ludzie nie chcą trudnych rzeczy. Wszyscy to powtarzali. Ludzie nie chcą trudnych rzeczy, trzeba robić szajs, trzeba robić gnioty, trzeba robić proste treści, bo nikt tego nie będzie chciał. Oczywiście nie mam zasięgów takich jak, nie wiem, różne filmiki z małpkami, kotkami i tak dalej, ale nie jest źle, ja bym powiedziała, jest dobrze, bo jest nas coraz więcej. Wy macie to szczęście, że już postanowiliście zerwać z tą iluzją, w której żyliście. Wiem, że dla wielu z was to też nie było proste, bo musieliście się z tym zmierzyć. Musieliście się z tym zmierzyć, że to, w co wierzyliście, okazało się być nieprawdą. I to nie jest proste. I to nie jest proste przyznać się przed samym sobą, że wierzyło się w coś, co nie było prawdą. Że się wierzyło w coś, co było fajną bajeczką, co było fajną iluzją, co było wygodne, co było łatwe, co się samo nam podsuwało pod nos, zachęcało, tworzyło różne bodźce, żeby to brać, żeby to kupować, stwarzało super okazje. To nie jest łatwe przyznać się przed samym sobą. Myliłem się. Uwierzyłem w to wszystko i ja wam gratuluję. Ja wam gratuluję, że mieliście odwagę ten proces przejść. Większość ludzi na razie tej odwagi nie ma. Niektórzy są totalnie zaślepieni, nie chcą znać prawdy. Inni zaczynają już rozumieć, że coś jest nie tak, ale wypierają to. Wypierają to, bo musieliby się zmierzyć. Musieliby się zmierzyć z czymś naprawdę trudnym. Musieliby się zmierzyć z tym, że budowali na czymś, co jest nieprawdą. Że na tym oparli swoje życie, na tym zbudowali często swoje kariery, na tym zarobili duże pieniądze i teraz wszystko to musieliby w jakiś sposób zanegować i się przed tym bronią. I to też jest w jakiś sposób zrozumiałe, bo to nie jest proste. Każdy ma swoją drogę. Wyście, można powiedzieć, szybko się ogarnęli, zrobiliście, co było do zrobienia i jesteście już o ileś kroków do przodu w stosunku do tych, którzy tej pracy nie chcą wykonać. Może ich droga jest inna, może trzeba do nich dotrzeć w jakiś inny sposób, krok po kroku, na spokojnie. A może będzie tak, ja tak uważam,
że ten system się załamie, bo on jest zbudowany na kłamstwie. On jest zbudowany na takim kłamstwie, on jest zbudowany na długu, nie tylko na tym długu finansowym, także na tym długu w stosunku do prawdy, w stosunku do rzeczywistości, w stosunku do tego, jak społeczeństwo normalnie funkcjonuje. Ten dług jest tak wielki, że on się w końcu, ten system rozpadnie. I to będzie wasze zadanie, bo wy już jesteście tymi, którzy jesteście już dalej, będzie wasze zadanie, żeby budować to normalne społeczeństwo na gruzach tego, co jest. Następne lata, i to zawsze powtarzam, będą trudne. Czeka nas kilka lat, kiedy ten system jeszcze rozpaczliwie będzie próbował się obronić, będzie rozpaczliwie próbował się zbudować do końca. Będzie podejmował różne działania, coraz bardziej radykalne, skrajne, które będą wynikały nie z jego siły, ale z jego słabości. Ale on się rozpadnie i trzeba będzie budować. Myślcie już o tym, zastanawiajcie się nad tym, jaki świat chcecie budować, na jakich wartościach chcecie ten świat oprzeć, jakich ludzi chcecie mieć wokół siebie, o czym chcecie rozmawiać, co chcecie razem robić, czym chcecie razem żyć. To jest coś, co trzeba zbudować razem. I tu nie będzie nikogo, który przyjdzie od góry i powie, jak mamy żyć. To jest coś, co musimy razem zrobić i wykorzystujcie już ten czas nie tylko na to, żeby się bronić przed tym systemem, ale na to, żeby go z jednej strony przetrzymać, przetrwać, ale także, żeby już budować, przygotowywać się do budowy tego świata. Tylko pamiętajcie, buduje się trwale tylko na prawdzie. Nie zamieniajmy jedną fikcję na kolejną fikcję, bo niczym nie będziemy się różnić od tych, którzy zbudowali ten świat. Szukajmy prawdy i zadawajmy sobie zawsze jedno główne pytanie. Jak jest naprawdę? Jak ktoś szczerze szuka prawdy, szczerze chce wiedzieć, jak jest naprawdę, to do niej dojdzie. Tylko to jest ta decyzja, którą każdy człowiek musi dla siebie podjąć. Czy mnie naprawdę interesuje to, jak jest naprawdę, czy szukam kolejnych fikcji, kolejnych opowieści, kolejnych bajeczek, czy jestem gotowy rzeczywiście podjąć ten trud, zmierzyć się z rzeczywistością, zmierzyć się z różnymi trudnymi sprawami, przejść całą tę drogę. Moim zdaniem warto. Ja nie żałuję swoich wyborów, bo jestem w tej chwili tu, gdzie jestem i mimo tego, że to nie był dla mnie czas łatwy, bo to nie jest tak łatwo być samemu w świecie, który wierzy w coś zupełnie innego, w momencie, kiedy człowiek jest wewnętrznie przekonany, że to jest prawda. Nie tylko przekonany, ja miałam dowody, ja szukałam, ja sprawdzałam, ja miałam to czarno na białym i się tego trzymałam. I się tego trzymałam wbrew temu wszystkiemu, co mówili mi wszyscy dookoła. Więc wam wyżyczę tego samego, bo moim zdaniem to jest najlepsza droga, ale to jest decyzja, którą każdy musi podjąć dla siebie i każdy musi tę drogę przejść sam, szukając prawdy i zadając sobie ciągle pytanie, jak jest naprawdę. Więc życzę nam wszystkim sukcesu i tego, żebyśmy jak najszybciej znaleźli się w tym momencie, kiedy już zaczniemy budować tę naszą prawdziwą, łacińską i narodową Polskę. Dziękujemy bardzo.